Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki temat, kiedy dziewczyna zacznie się do ciebie pierwsza odzywać. Często to pytacie, dlatego postanowiłem zrobić o tym wideo. I dzisiaj podam ci trzy takie proste wskazówki, jak zakończyć rozmowę z dziewczyną, żeby ona potem sama napisała, żeby się odezwała i żebyś tutaj poczuł, że dziewczyna też inwestuje w znajomość. Oczywiście na końcu przygotowałem dla ciebie niespodziankę, także wysłuchaj tego materiału do samego końca. Pierwsza wskazówka, którą zawsze stosuj, kiedy kończysz rozmowę z dziewczyną, to jest tego typu kwestia, że nigdy jej nie mów, że zobaczycie się kolejny raz, że będzie kolejne spotkanie, że nie możesz się doczekać kolejnego spotkania. Jak jej tak powiesz, to oczywiście ona od razu wyczuje, a ten gościu to już na pewno we mnie jest zakochany, ja już znam cały scenariusz, wiem, że zaraz on będzie mi mówił o byciu razem. No i oczywiście nie wyjdzie z tego taka sytuacja, jakbyś chciał, kobieta nie napisze, ponieważ jest w miarę pewna twoich intencji. Więc zamiast tego powiedz jej na końcu spotkania, my to chyba się już szybko nie zobaczymy. To jest ostatni raz, kiedy się widzimy w tym miesiącu. Uśmiechasz się, tak? Zamykasz temat, wracacie sobie do domu. No i oczywiście ona potem myśli, zastanawia się, dlaczego on mi tak powiedział, czy on mnie lubi, czy dojdzie jeszcze do kolejnego spotkania, czy coś z tego będzie. I to już właśnie powoduje tego typu podejście, że właśnie ona często będzie pisać, będzie się odzywać, będzie tęsknić, dlatego że nie jest pewna, czy dojdzie do kolejnego spotkania. Druga wskazówka, którą zawsze możesz wpleść, oczywiście na spotkaniu z tą pierwszą, polega na tym, że mówisz dziewczynie: ja to lubię, jak kobieta do mnie zawsze pisze po pierwszym spotkaniu. I się do niej uśmiechasz, nie tłumaczysz dlaczego, utrzymujesz kontakt wzrokowy i obserwujesz, co ona powie. Nieważne, co powie, nie wchodzisz w ten temat, tylko zasugerowałeś jej, co lubisz i już na tej podstawie wiele kobiet będzie intuicyjnie wiedzieć, że do ciebie warto napisać, że wtedy ona sama nie wyjdzie na desperatkę, tylko na kobietę, która może do ciebie się odzywać, może do ciebie wysłać wiadomości, kiedy chce. Bardzo fajnie może to też zadziałać w kontekście tego, żeby ona angażowała się w pisanie czy w wiadomości. Polecam wykorzystać, bo często tego nie robicie. Czyli ja zawsze lubię, jak dziewczyna do mnie napisze po spotkaniu pierwsza, tak? No i już masz tą sytuację, gdzie ona pisze za chwilę, a na końcu jak jej powiesz, my się nie zobaczymy już w tym miesiącu, czy będę miał teraz sporo pracy, więc cię długo nie zobaczę, no to ona sama może nawet z tej tęsknoty napisze, odezwie się, w połączeniu oczywiście też z tym, że ty jej powiedziałeś, w cudzysłowie napisz, zasugerowałeś, często kobieta sama się może odezwać. No i kolejna metoda, którą też można wykorzystać z tymi poprzednimi, to jest to, że mówisz dziewczynie na spotkaniu: ja nie lubię, jak dziewczyna do mnie sama nie pisze, nie? I to można na przykład włączyć na już drugim spotkaniu, gdzie te pierwsze dwie metody wykorzystałeś. I wtedy kobieta jakby czuje, że powinna się odezwać. Czuje, że jak się nie odezwie, to cię straci. Albo powiedz jej: jak kobieta sama do mnie nie pisze, no to ja skreślam taką znajomość, ponieważ uważam, że dwie strony powinny chcieć, tak? I ta relacja powinna się równoważyć. Kobieta powinna więcej pisać, no i facet powinien więcej pisać. Wtedy dziewczyna dostaje również zielone światło do pisania, że bardziej chciała, żeby się odzywała i żeby się starała. Janusz, za jakiś czas dostajesz właśnie wiadomość, jak tam leci, co słychać. Dostajesz te wiadomości, o których po prostu fantazjowałeś, śniłeś, które były dla ciebie zawsze sygnałem tego, że ona chce się spotykać. Proste metody, myślę, że warto wykorzystać, bo jeśli ty za bardzo mówisz dziewczynom na spotkaniach, spotkałbym się z tobą jeszcze raz, bo wspaniale, może się zobaczymy jeszcze kiedyś, jesteś taką fajną dziewczyną, to raczej po tego typu tekstach przy milaniu kobietom się nie będzie chciało do ciebie pisać, także tego nie mów, bo nawet te teksty, o których mówiłem przed chwilą, w połączeniu z przymilaniem, z proszeniem o kolejne spotkanie, będą po prostu nieskuteczne, ale jeśli to zrobisz w mądry sposób, nie będziesz zbyt miły dla kobiety, tylko będziesz normalny, ekscytujący, uśmiechnięty, no to wszystko powinno zadziałać tak, jak trzeba.
Tym bardziej, jeśli na pierwszym pocałunku była duża dawka emocji dla dziewczyny, pocałunek, ona się też tutaj podnieciła, no to z pewnością dziewczyna zacznie pisać i pisać, a to sprawi, że będziecie się spotykać pierwszy, drugi, trzeci i kolejny raz, tak? Ale ważne też jest tutaj to, że jak powiedziałeś tak dziewczynie, ja lubię jak kobieta pierwsza do mnie pisze po zakończonym spotkaniu, czy jak jej powiesz, teraz to ja nie wiem, czy znajdę czas, żeby się spotkać z tobą kolejny raz, czy nie wiem, czy będziemy się spotykać jeszcze. Jak jej tak powiesz, że masz wątpliwości co do tego, że chcesz się z nią spotykać, jeszcze pokażesz, że jesteś ciągle zajęty, niedostępny, tu na SMS-a nie odpisałeś przez 2 godziny, to często na początku ją to jeszcze bardziej zainteresuje. Także warto być zajętym w życiu, bo jak nie jesteś zajęty w życiu, tylko powiedziałeś dziewczynie na przykład lubię jak kobieta do mnie sama pisze, a od razu odpisujesz, tam nakręcasz się w tej pierwszej rozmowie zbyt wylewnie, to ona też wyczuwa, że za bardzo chcesz, tak? Więc z dystansem musisz podejść też do tego pisania, też do tego wyrażania się w pisaniu po to właśnie, żeby ona miała więcej czasu, żeby się zaangażować. Polecam wykorzystać, a w tym tygodniu tylko do czwartku do północy, jak pokazywać atrakcyjną osobowość przy kobietach. Najlepszy kurs, jaki zrobiłem do tej pory, gdzie pokazuję, jak intrygować dziewczyny taką ciekawą osobowością, która daje jej do myślenia, która sprawia, że ona coraz bardziej się tobą interesuje, zadaje pytania. Dziewczyna się robi taka miejscami nawet zbyt ochocza na spotkania z tobą, ale w sumie chyba o to ci chodzi. Po prostu nauczę cię, jak być ciekawym dla kobiet z poziomu osobowości, jak to przedstawiać, w jaki sposób, co mówić dziewczynom, tak żeby one same chciały się spotykać. Jak być facetem o ciekawej osobowości dla kobiet. Cały, pełny, mój najnowszy materiał, 50% taniej do czwartku do północy. Pobierz koniecznie, bo ta wiedza zmieni ci życie. Polecam, bo to działa. kurs.uwodzeniewdzień.pl /promocja. Zobacz sobie. Tam też w tym kursie dokładnie pokazuję, jak uwodzić takie niedostępne kobiety. Dlaczego są niedostępne? Jak sprawić, żeby były dostępne? Tego wszystkiego dowiesz się poniżej, także korzystaj, bo myślę, że to jeden z najlepszych kursów, jakie zrobiłem. Dlaczego? Ponieważ mówię o ciekawej osobowości, o tym, co zachęca dziewczyny, o tym, co powoduje, że dziewczyny się bardziej chce z tobą rozmawiać, spotykać i dzięki temu nie będziesz nudny dla dziewczyny, bo ona cały czas poczuje, że jesteś ciekawym, fajnym facetem, o fajnej osobowości, o fajnym charakterze, z którym warto się spotykać. Polecam zobaczyć 50% taniej ten cały materiał tylko do czwartku do północy.